tyłu, przykro mi. Zwalniał pewnie pół kadru. Nie, nie, dlatego wzięłam wyżej. Spokojnie. Muszę uważać, nie? No trochę. Bardzo proszę. Można sobie jeszcze tutaj usiąść. Czy nam z tyłu mnie dobrze słuchać? Dobrze. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym Was wszystkich serdecznie przywitać na zebraniu Sołectwa Żuławki Książęce Żuławy. Chciałbym na wstępie poprosić mieszkańców Sołectwa Żuławki, Książęce Żuławy o podniesienie ręki w celu sprawdzenia kworum zebrania. Czyli myślę tak mniej więcej, ja nie jestem w stanie od razu policzyć, ale 90 osób kworum raczej chyba nie ma. To by było znacznie chyba 90 osób, to wszystkich tutaj mniej więcej widzę. Także według statutu kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie, czyli po upływie 20 minut. Teraz chciałbym przeczytać listę zaproszonych gości na spotkanie sołeckie w Żuławki dnia 2 lutego 2015 i bym prosił o powstanie tej osoby, którą wyczytam, tak? Więc na początku starosta Zbigniew, tak? Wójt gminy Stegna Ewa Wąska. Zastępca wójta gminy Stegna pan Tomasz Gajewski. Przewodnicząca Rady Gminy pani Joanna Kwiatkowska. Radni gminy Stegna. Bardzo bym prosił powstanie. Czyli widzę, jest 5 radnych, bardzo dziękuję za przybycie. Właściciel firmy Flewopol. Czy mamy tutaj właściciela albo zarządcę, przedstawiciela firmy Flewopol? Nie ma, tak? Okej. Okay. Przedstawiciel firmy Hans Energa Fundemann. Jest pani, tak? Dzień dobry, witam. Przedstawiciel wojewody. Nie widzę. Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, żona pani Małgorzata Kistowska. Nie ma. Wojewódzki konserwator zabytków pan Dariusz Chmielewski. Przysłowis. Tak, przysłowis, tak. Odpowiedź jest pisemna, także okej, dziękuję.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Obrońcy Żuław, pan Piotr Górski. Przedstawiciel prasy, Edyta Kozakiewicz. Jest. Telewizji. Dobrze, już. Telewizji. Radni powiatu nowodworskiego. Nie ma, dziękuję. A witam, witam. Przedstawiciel inspektora nadzoru budowlanego. Nie mam. Sołtys lub przedstawiciel sołectwa Drewnica. Tu widzę panią Mirosławek. Witam. Sołtys lub przedstawiciel sołectwa Bronowo. Witamy. Sołtys lub przedstawiciel sołectwa Izbiska. Witamy. Sołtys lub przedstawiciel sołectwa Mikoszewo. Nie ma. Przedstawiciel Stowarzyszenia Kochamy Żuławy. No i nie ma. Tu jeszcze ktoś jest. Jest? O właśnie. Miło. No jeszcze tu chciałbym przywitać mieszkańca Żuławek, pana Przemka. To jest nasz miejscowy mieszkaniec, który nam to uwierzył. Także dziękuję za przybycie. Przepraszam, jeszcze chciałam dopowiedzieć. Tak? Jeśli można, jest pan przedstawiciel firmy Eventis. Bardzo nam miło, dziękujemy za przybycie. Tak jak to w godzinie 17 mieliśmy Radio Gdańsk, czyli poszła relacja. Mam nadzieję, że wszyscy ją odsłuchali. Warunki pogodowe były troszeczkę nie tak jak w zeszłym roku w kwietniu, że mogła być większa ilość mieszkańców, ale i tak była dość duża grupa. Ja teraz bym właśnie chciał puścić listę obecności właśnie przede wszystkim mieszkańców sołectwa Żuławki, Książęce Żuławy, a później obecności wszystkich tu zgromadzonych, tak? A w tym czasie będzie zaprezentowana wideorelacja. Proponuję, żeby wykorzystać ten czas 20 minut, który niestety musimy odczekać, bo taki jest statut sołectwa Żuławki, żebyśmy po pierwsze zapoznali się z porządkiem obrad, o czym będziemy radzili, i drugie, żebyśmy wysłuchali, już to zmienimy ten porządek obrad, bo możemy to akurat w tym miejscu zrobić, wysłuchali tych osób, które już mieszkają blisko wiatraków. Mamy już pewne doświadczenie, także już w naszej gminie, i to możemy sobie zrobić przed tą częścią formalną. Bardzo proszę o przeczytanie porządku obrad. Pozwolę sobie przeczytać porządek obrad na siedząco. Porządek obrad zebrania miejskiego zwołanego zgodnie z statutem sołectwa Dusnego Puszczu Dobrze Żuławki w sprawie inwestycji elektrownie wiatrowe Żuławki z dnia 2 lutego 2015. Dobrze, od 8. Tak więc punktem pierwszym będzie wybór protokolanta na podstawie zgłoszeń. Ja z mojej tej funkcji zgłaszam protokolanta pana Krzysztofa Bogdańskiego z Rady Sołeckiej Wsi Żuławki. Czy wszyscy mieszkańcy Żuławek i książęcy Żuławek są zgodni? Głosować będziemy w części formalnej. Dobrze, też? Dobra. Okay. Przy głosowaniu ogólnym, tak. Wybór protokolanta na podstawie zgłoszeń, przegłosowanie wyboru, informacja, że zebranie będzie utrwalane na nośnikach elektronicznych, wniosek o dalsze merytoryczne sprawozdanie spotkania przez prowadzącego zaproponowanie kandydatów z sali, przegłosowanie kandydatury, przekazanie prowadzenia spotkania prowadzącemu, omówienie celu spotkania i obaw lokalnych społeczności związanych z energetyką wiatrową przy
przez prezesa Stowarzyszenia Ochrony Żółw pana Piotra Górskiego. Przekazanie informacji o aktualnie zrealizowanych na terenie gminy inwestycjach w elektrownie wiatrowe i inwestycji i z nimi związanymi oraz podane stanu zaawansowania tych przedsięwzięć. Przedstawiciel gminy. Odpowiedzi na pytania z sali. Odczytanie listu wojewódzkiego konserwatora zabytków Krzysztof Woźniak. Informacja przedstawiciela RDOŚ o zadaniach realizowanych przez RDOŚ w ramach oceny ochrony środowiska i stanowiska RDOŚ w sprawie możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stegna. Odpowiedzi na pytania z sali. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zakresie działań w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Odpowiedzi i na pytania z sali. 5 minut dla inwestorów. Wyjaśnienie obietnicy znaczących ilości nowych miejsc pracy. Informacje i spostrzeżenia osób już mieszkających w pobliżu elektrowni wiatrowych Ostaszewo-Bronowo. Omówienie potencjalnych zagrożeń wynikających z sąsiedztwa elektrowni wiatrowych. Nowa inwestycja, wiatrak Gigant, Piotr Górski, Stowarzyszenie Obrońcy Żuław, Krzysztof Woźniak. Omówienie roli wójta i rady gminy w kształtowaniu rozwoju F oraz dopuszczalny udział społeczeństwa w procedurach oceny oddziaływania na środowisko Janusz Szwedowski. Krótka prezentacja elektrowni wiatrowej S126 Janusz Szwedowski. Omówienie konieczności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania wsi Żuławki i Książęce Żuławy obejmującego wszystkie działki należące do obrębu Żuławki. Janusz Szwedowski. Informacja o ogłoszonych obwieszczeniach dotyczących inwestycji celu publicznego w zakresie wewnętrznych linii energetycznych farm wiatrowych. Omówienie spraw lokalizacji farm wiatrowych na podstawie warunków zabudowy Artur Zieliński. Stanowiska radnych Rady Gminy. Dyskusja i wolne wnioski. Podsumowanie zebrania wójt gminy. Przekazanie prowadzenia spotkania sołtysowi. Wystosowanie apelu do wszystkich mieszkańców gminy Stegna. Przeczytanie projektów uchwał i przegłosowanie ich. Podziękowanie gościom i uczestnikom. I zamknięcie spotkania. Także jeszcze mamy 5 minut. Także po przeczytaniu porządku obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku? Tak, proszę. Ja chciałbym odczytać procedurę wydawania pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej bardzo dokładnie, żebyśmy wiedzieli, jak w ramach za blisko. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, od wielu dni i od długiego okresu czasu wszyscy borykamy się z problemem siłowni tych wiatraków. Mówiąc komunikatywnie, ja również jestem, jak wiecie, mieszkańcem tych ziem, ale jednocześnie jestem również organem, który wydaje pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych i chciałbym Państwu jakby przybliżyć bardzo konkretnie i tak komunikatywnie mówiąc na sucho, jak wygląda kwestia wydawania tych właśnie pozwoleń. Więc jako kiedy inwestor składa wniosek o pozwolenie na budowę, dołącza do niego zgodnie z artykułem 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane oraz wzorem wniosku o pozwolenie na budowę określonym rozporządzeniem ministra. To jest 4 egzemplarze projektu. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. A ponadto inne załączniki wynikające, to znaczy z ustawy prawa budowlanego, decyzję o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu. Jeśli jest ono wymagane, to jest, gdy nie ma planu miejscowego wydane przez wójta gminy. Z przepisów szczegółowych. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez wójta gminy. Decyzję
o wydane przez UBITAK postępowanie o wydaniu decyzji środowiskowej jest prowadzone z udziałem społeczeństwa. To jest taki wynik. Dwa, decyzje zezwalającą na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Decyzję lokalizacyjną zjazdu lub przebudowę zjazdu, inne jeśli są wymagane, na przykład pozwolenie wodnoprawne w przypadku przebudowy rowów, decyzja zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych, niezwiązane z potrzebami zarządzania ruchem, gdy w drodze ma być umieszczona linia energetyczna. Punkt drugi. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę starosta, organ administracji architektoniczno-budowlanych sprawdza zgodnie z artykułem 35 ust. 1 prawa budowlanego. Pierwsze, zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Zgodność projektu budowlanego z wymaganiami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodność projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i sprawdzenia oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa ochrony zdrowia, a także zaświadczeń projektantów i sprawdzających o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Jeśli organ stwierdzi naruszenie w zakresie artykułu 35 ust. 1, nakłada na inwestora obowiązek uzupełnienia braku. Jeśli inwestor w wyznaczonym terminie nie usunie naruszeń, starosta wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Jeśli spełnione są wymagania określone, tak jak wcześniej powiedziałem, w artykule 35 ust. 1 ustawy prawa budowlane oraz inwestor złożył oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, starosta nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Czyli jakby skrótowo powiedzieć, to jest tak, jakby na drodze zatrzymać kierowcę, który jedzie prawidłowo, sprawnym samochodem dopuszczonym do ruchu i ma ważne prawo jazdy. Więc policjant tylko wykonuje tą funkcję, jaką może. Nie może zabronić jazdy temu kierowcy. I tak wygląda od strony starostwa możliwość reagowania w przypadku tych właśnie siłowni wiatrowych. A jako mieszkaniec, tak jak i Państwo, jestem zbulwersowany, że jesteśmy przytłoczeni takimi informacjami, a co gorsze, w zanadrzu, w okolicy Nowego Dworu będzie przewidzianych takich elektrowni kilkadziesiąt. Już nie chcę wymieniać cyfry, żeby nie zmartwić. Być może będziemy później jeszcze o tym dyskutowali. Dziękuję bardzo. Ja może teraz rozwinę listę obecności i przekażę projekt panu Januszowi. Tak jak pan starosta powiedział, z tej olbrzymiej ilości punktów, które wymienił, tylko w jednym wspomniał o tym, że podejmowanie decyzji odbywa się z udziałem społeczeństwa. Jest to jeden z niewielkich punktów. Tym punktem jest przygotowywana przez wójta gminy decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. W naszym przypadku właśnie wójt na podstawie tych dokumentów, które z różnych stron ma zamiar zebrać, musi zebrać, wydaje tą decyzję. W innych miejscach społeczeństwo jako takie właściwie nie ma nic do powiedzenia. Są przepisy administracyjne, jest urząd, jest starosta, musi podpisać. Czyli my możemy działać, składać nasze uwagi, postulaty na pewnym etapie. Potem o tym będziemy mówili dokładniej. Wydaje mi się, że możemy już, panie sołtysie, zacząć. Dalsze merytoryczne prowadzenie spotkania przez prowadzącego zaproponowanie kandydatów z sali. Czy są jakieś propozycje kandydatów z sali?
Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze? Okej, dziękujemy. Dziękuję serdecznie za tą gorącą aklamację pod moim nazwiskiem. Mam jedną olbrzymią prośbę, żeby nasze spotkanie nie stało się dyskusją telewizyjną, w której będziemy wszyscy naraz mówili, jest nas normalnie więcej niż w normalnym studiu telewizyjnym, tam jest taki zwyczaj, mówi się równocześnie. Bardzo proszę, w wielu wypadkach będę uwzględniał podniesienie ręki i jeżeli ktoś nie wytrzyma, będę udzielał głosu dodatkowo. Ale pozostawię każdemu możliwość zabrania głosu w części dyskusyjnej albo na zakończenie danego tematu. Na rozpoczęcie będę prosił pana Górskiego, żeby wyjaśnił, dlaczego się zbieramy i z gruba nam powiedział, czego się boimy. Bo bez tej bojaźni to byśmy tutaj się wszyscy chyba razem nie zebrali. Bardzo proszę, przekazuję mikrofon. Spróbuję bez mikrofonu, moi państwo. Dlatego, że sala nie jest duża i myślę, że sobie poradzę z tą ilością metrów sześciennych. Mówił Janusz, że należało się z państwem podzielić z naszymi obawami. Myślę, że te obawy dotyczą nie tylko nas tutaj, tych, którzy starają się ten problem wiatrakowy jakoś rozwiązać. Dlatego też z racji zawodu przygotowaliśmy z synem Krzysztofem, także mieszkańcem Izbisk, obrazki, które jak sądzę łatwiej dotrą niż wymyślne słowa, ponieważ obrazy są tym, co może nasze myśli pokierować w sposób zrozumiały dla sprawy. Jesteśmy tutaj w naszej małej ojczyźnie, dobrze nam znanej. To jest obszar wyjątkowy. Wyjątkowy pod wieloma względami. Mamy do czynienia z przepiękną drewnianą architekturą, urządzeniami hydrotechnicznymi. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale jeszcze w latach 60. potem troszkę się to już popsuło, ale jeszcze w latach 60. Żuławy były uważane za największe skupisko budownictwa i architektury drewnianej w Polsce. Na naszych oczach troszkę do gminy, jednak pozostawiały pozostałości. Inne gminy mogą nam tego pozazdrościć. Mamy tutaj prawdziwy skarb, jak osobiście uważam, nie tylko ja. Program pętli żuławskiej, który może dodać skrzydeł rozwojowi turystyki w naszym regionie. To może być nasza odpowiedź, nas, którzy mieszkają w gminie Stegna, na tak zwanym biednym południu. Tak? No bo gminie Stegna jest bogata północ nad morzem, biedne południe, gdzie jesteśmy teraz. Więc myślę, że pętla żuławska może być wspaniałą odpowiedzią na to. No i nie można zapomnieć o wartościach, które myślę mieszkańcy wszyscy znają. Mają za płotami. Mamy te stada sary, mamy te bażanty, które się tam nazywają, pół naszych samochodów. Mamy wiele wspaniałych zwierząt z ulubionymi przez Krzysztofa orłami, które no, rzeczywiście tutaj pojawiają się w naszych wsiach. Szanowni państwo, spójrzmy na chwilę, jak mogłaby wyglądać nasza miła wieś. No, akurat mamy, jak wiecie, żuławki, które no, w tej chwili są, myślę, miejscem, które wabią oko. A zobaczmy, co się stanie, jeżeli powstanie farma, którą chce realizować nasz gość siedzący z tyłu. Będzie to wyglądało tak. Moi państwo, parametry są sprawdzone. To jest rzeczywista wysokość tych olbrzymich wiatraków. Tak to będzie wyglądało w perspektywie tejże wsi. Za chwilę.
spójrzmy na inny aspekt naszej wioski. Ten uroczy zakątek będzie wyglądał tak, proszę Państwa. Trzecia sytuacja. Moja ulubiona Szkarpawa, czyli tak naprawdę Wisła Elbląska. Tyle to będzie z tego, jeżeli te rzeki rzeczywiście tam staną. Proszę Pana, jak skończę, to bardzo chętnie będziemy dyskutować. Jeżeli ktoś sądzi, że w związku z tym, że jest gdzieś schowany, tak, tych wiatraków w żuławkach nie będzie widział. Moi Państwo, weźcie pod uwagę, że tak naprawdę obszar oddziaływania tych wiatraków będzie o wiele większy. Tak? Tu mniej więcej jest lokalizowany teren wiatraków Nowa Holandia. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego będzie taki duży obszar oddziaływania, to ja Państwu wyjaśnię. Spójrzmy na sytuację, która kształtuje się niedopodal. Otóż na polach między Żuławkami a Niedźwiedzicą. Piękna, stara wieś, osiedlona w XIV wieku przez pana Bara, bardzo zasłużonego dla zakonu krzyżowskiego. Także właśnie pan, mam nadzieję, że w grobie się nie przewraca. W okolicach Niedźwiedzicy ma powstać wiatrak, który tutaj widzicie. I teraz uwaga dla wszystkich, którzy znają kościół w Gdańsku. Mam nadzieję, że kościół mariacki znają wszyscy. To są prawdziwe proporcje tych dwóch budowli. Jeżeli wyobrazicie sobie tą monumentalną bryłę kościoła mariackiego nad krajobrazem całego Śródmieścia Gdańska, no to wyobraźcie sobie, jak działa wiatrak, który jest, jak widzicie, dwa razy większy. I to wszystko ma powstać przy tych niedużych wioskach w porównaniu z Gdańskiem. Mówię tutaj o Żuławkach i mówię tutaj o Niedźwiedzicy. To są prawdziwe proporcje dla porównania. Przeciętna wysokość takiego typowego piętrowego domu jednorodzinnego. Może pani domu, może pana domu. Tak? W takich proporcjach to się będzie kształtowało. Teraz przeglądając dokumentację, która została przygotowana przez inwestora pani Budy. Teraz mamy ciekawą rzecz. To jest ilustracja, znaczy takie, w którym miejscu kierowany aparat fotograficzny, żeby pokazać, jak będzie wyglądał lokalizowany wiatr. I teraz patrzcie, co się dzieje. To jest tylko jeden z przykładów, moi Państwo, jak manipulowane są wszelkie dokumentacje związane z posadowieniem wiatraków. Dotyczy to zarówno tego przedsięwzięcia, jak i przedsięwzięcia Nowa Holandia, jak i innych przedsięwzięć, które są zamierzenia zrealizowane na terenie naszej gminy. Patrzcie, na czym to polega. Tutaj jest wieś Niedźwiedzica. Tu jest jeden z najważniejszych zabytków naszej okolicy, kościół w Niedźwiedziówce. I teraz tak sprytnie ustawiamy aparat fotograficzny, raz z tej strony, na tej pole, raz z tej strony, żeby tą wizualizację tak najbardziej odjechać od tej zabudowy, która powinna być krajobrazowo chroniona. No co daje efekt taki, że jeżeli pokazujemy taki wiatraczek w polu, zamarzamy, wiecie, troszeczkę to zdjęcie, to dla grafika komputerowego wierzchnik to jest, czyż to 5 metrów od tym? Nawet mniej, tak? I w zasadzie tego wiatraka tutaj nie widać, tak? No myśmy byli w tym miejscu, pomierzyliśmy co trzeba, tutaj dzięki Arturze też i Twojej pomocy. I okazało się, że
Zafałszowanie jest o tyle, że wylansowano wiatrak, zakładając tych czubków, śliwów, dwa razy mniejszy. No to w wszelki wypadek, zmniejszmy ten wiatrak wizualizacji, to może on nie będzie aż tak groźnie wyglądał. A dlaczego? No bo jak złożymy tą dokumentację w gminie, może nikt tego nie sprawdzi. Może nikt się nad tym nie pochyli, jak prawdziwie i na ile wykonano tę wizualizację. No bo jakby co, to są takie wizualizacje ponad. Natomiast gdyby spojrzeć na rzeczywisty krajobraz wsi, to patrzcie, to jest taka będzie bez obecny wiatrak, który w tej wsi istnieje. Mimo że ten wiatrak jest tu, no, kawałek za wsią, on tak będzie dominował nad tą małą wioską. To są rzeczywiste proporcje, tak będzie wyglądała wieś Niedźwiedzica po budowie tego wiatraku. Przejdźmy dalej, ponieważ jak wcześniej mówiłem, zależało się pochylić nad wpływem wiatraków na nas wszystkich, na naszą okolicę. I no, zaczęlibyśmy tutaj od hałasu. Ja słuchajcie, z tym hałasem, no jest tutaj jedna podstępna rzecz. Otóż hałas ma to do siebie, że w przypadku wiatraków składa się generalnie z takich dwóch. Żeby było wiadomo, tak? To jest ważne znak. Dane, o których tutaj mówię, to nie są dane jakichś maniaków, jak na przykład ja, którzy mają coś na przekór wiatrakom i będą nie wiadomo co pletli, byleby tylko uzyskać aplauz na salę. To są niezależne dane opracowane przez panią Dawidzia, która jest dla nas ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, jest członkiem Komitetu Patofizjologii, czyli odpowiednim organem, który zajmuje się tego typem spraw, jak oddziaływanie hałasu na organizmy żywe. Po drugie, jest wiceprezesem Towarzystwa Internistów, czyli osobą umocowaną bezstronnie do zbadania tego typu zjawisk. I teraz wracając do myśli, którą już odskoczyłem. Po pierwsze, mamy te hałasy słyszalne, które no, są takiego rodzaju. Inaczej działają śmigi, tak łopaty, inaczej działa cała maszyneria. Jedno i drugie wytwarza jakiś hałas. Natomiast to, co jest szczególnie groźne, to jest ten hałas, którego my nie słyszymy. To jest, słuchajcie, troszeczkę tak jak z czadem, którego nie widać, nie słychać, nie można dotknąć, ale on sobie gdzieś tam jest. Kłopot dla nas polega na tym, że ten hałas niesłyszalny, te infradźwięki, wytwarzane przez turbiny wiatrowe, jak wiadomo, on się rozchodzi nawet do 10 km. Czyli jeżeli stanie wiatrownia Nowa Holandia, no to mieszkańcy, którzy mieszkają nad samą plażą, no też będą na to narażeni, tak obrazowo, żebyśmy wiedzieli, jak daleko musieli. Tłumaczę, z czego to się bierze, tak? Że ta dolegliwość, z czego to wynika, tak? Co powoduje, że ta dolegliwość bywa taka trudna dla odbiorców. Ona generalnie składa się na, jak już teraz wiadomo, na trzy fazy, jak już teraz wiadomo, bo wiatrownie wiele na świecie działa i są już twarde dane co do rozwoju tego wiatrowania. Już pierwsza faza tej choroby no, charakteryzuje się takimi objawami. To jest druga faza, kiedy dochodzą następne niekorzystne dla zarówno ludzi, jak i innych organizmów żywych kłopoty. No i jest jeszcze trzecia faza. To jest szczególnie kłopotem, tak? dla mieszkańców. Co jest
jest szczególnie ważne, ta choroba na różne organizmy różnie wpływa. No, najbardziej narażone są dzieci, najbardziej narażone są kobiety w ciąży, najbardziej narażone są osoby starsze. No, miejmy to na uwadze, biorąc pod uwagę piękne obrazki, które lobby wiatrakowe wkłada przy różne reklamówki, abyśmy podziwiali, jak to Polska może być nowoczesna, wspaniała, jak to rzekomo może być tańszy prąd. To, że jest 3 razy droższy tak naprawdę i jest dotowany z budżetu państwa, to się nie wspomina. Z budżetu państwa, czyli z pani kieszeni, z mojej kieszeni, z pana kieszeni także. Wiesz, czyni, że jeżeli skończą się dotacje, skończą się też wiatraki. Teraz rzecz najważniejsza. Do tej pory człowiek nie wymyślił skutecznej ochrony przed infradźwiękami. Znaczy, nie ma takiej ochrony. Nie pomogą żadne ekrany dźwiękoochronne, nie pomogą mury z żelbetu, cegły, ołowiu. Nie bez kozery, tutaj niżej. Co ma Amerykański Departament Obrony w naszych wiatrakach? Co ma, tak? A otóż to ma, że pracują Amerykanie od paru lat nad bronią, która jest oparta o infradźwięki. No bo skoro nie ma przed nią przeszkody, skoro wyszło, jak zgubny może mieć wpływ ta choroba na organizm żywy, to mogą ją wykorzystać przed militarne, no bo póki co ochrony przed tym nie ma. Przejdźmy do następnego bloku, no bo jeżeli mówimy o... Jedyne, co chciałbym dodać, proszę Państwa, do wypowiedzi Piotra o hałasie. Proszę Państwa, hałas został zakwalifikowany jako zanieczyszczenie. Hałas jest śmieciem, więc proszę Państwa, mówi się, dobrodzieje nasi wiatrakowi zawsze nam powtarzają, zielona energia, nieszkodliwa, tania, wręcz za darmo. Proszę Państwa, te turbiny produkują śmieci. Śmieci, które nas powolutku, to co Piotr zaprezentował, będą tak drążyć. Chrup, chrup, chrup przez te 3 fazy. To jak my możemy uwierzyć w to? Ano możemy, bo jest socjotechnika, którą stosują wszyscy wiatrakowcy, wszyscy. Na najlepszych wzorcach się opierają. Amerykański profesor Cialdini opracowywał metody wpływania na ludzi. Słuchajcie, gdyby wziąć takiego fachurę, jakimi otaczają się wiatrakowcy, za gruby szmal, nasz szmal, on by z każdego z was zrobił jelenia. On by udowodnił facetowi, że jest kobietą, a kobiecie, że jest facetem. To jest socjotechnika. A my nie mieliśmy nawet tej szansy, bo wiecie, jak były robione konsultacje, na pewno wielu z was słyszało. Dzieci rysowały rysuneczki, tego, a na koniec, a że tu takie spotkanie się odbyło, to panie podpiszą. Panie podpisały i co? I to była podkładka w gminie, że się konsultacje u nas odbyły. Tak, tak się to robi, proszę państwa. Tak postępują z nami dobrodzieje wiatrakowi. A może nam ławeczkę postawią, a może pianino zafundują. Wiecie, kto tak postępuje? Na południu Włoch? Na Sycylii dokładnie? Mafia. Takie są metody, proszę Państwa. Takie są metody. Jeszcze tylko dokończę tutaj do tej wypowiedzi, dopowiem. Zobaczcie, jakie emocje wzbudzają w nas te wiatraki. Co one z nami robią, że my nie śpimy dniami i nocami? Zastanawiamy się, jak to będzie. Jeden mówi, będzie dobrze. A ten, co mieszka koło wiatraka, we Wrocławach mój kolega wybudował piękny dom. Postawili mu 530 metrów od domu wiatrak. On mówi, nie ma co z tym zrobić, bo nikt tego od niego nie kupi. Nikt! Dzieci się przestały uczyć. To tak zaraz ktoś powie, krowy przestały się doić, a kury nieść. Wiecie, jak nas nazywają na forach internetowych? Wiejska hołota! Jesteście wiejską hołotą!
bo się nie chcecie zgodzić na wiatraki. No hołoto wiejska, no. Tak o nas piszą, ale to piszą ci, którzy mieszkają w mieście. Nazywają nas hołoto, bo nie jesteśmy durniami i nie chcemy dać się wyrżnąć. Tak to mogę określić. Proszę państwa, starzy tu zostaną, bo gdzie pójdą? A co zrobią młodzi, którzy mają trochę pieniędzy? Przepraszam za wyrażenie, dupę w trog zabiorą i stąd pójdą. I my zostaniemy. My, ci, którzy już nie będą mieli co z sobą zrobić. A kto na tym zarobi? Na pewno nie gmina. Zarobi firma Eventus, zarobi pani Hudeman i zarobią pozostałe tego typu firmy. Oni będą zarobieni. Oni będą, przepraszam, to będziemy dyskutować o tym. Jeżeli organizujemy tego typu spotkanie, to ja powinnam siedzieć koło panów i móc zabrać w każdej chwili... Ale za chwilę pani... Zaraz pani zabierze. Proszę państwa, będziemy rozmawiać. Będziemy... Przepraszam bardzo. Janusz prosił o to, żebyśmy nie mówili jednocześnie. Proszę państwa, za chwilę będzie pani miała głos. Za chwilę będzie pani miała głos. Proszę państwa, ja tylko dokończę moją kwestię. Jest zgodne z prawem. Proszę pani, jest pozwoli pani, że udzielę w odpowiednim momencie głosu. Nie proszę pana, w odpowiednim momencie nie. Ja ukażę. To jest moja praca. To jest dobrodziejka wiadomo. A kim pani jest? Pani się nie przedstawiła. Pan mnie przedstawił oficjalnie. Tak. Ja się nie musiałam przedstawić. Pani ja proszę państwa, ja pozwolę dokończyć sobie tylko. Proszę tak dokończyć. Jeszcze minuta. Nie, pani nie będzie, W początku wychodzicie z założenia, że wszystko co my robimy jest przeciwne prawu. Nie jest przeciwne prawu. Będzie pani miała czas powiedzenia tego w odpowiedniej kolejności. Ona sama sobie na pewno nie postawi. Ale właśnie za chwilę to będzie za chwilę dla pana będzie głos. Który chciałby się ustosunkować do tej odpowiedzi. Dobrze. Inną rzeczą czas będzie strona, a inną rzeczą jest... Od tego jestem, żeby panu przydzielić za chwilę głos. Oczywiście. Bardzo bym prosił, dwa zdania, ale już kończę. Tak, na się przeciągnę. Dobrze, troszeczkę wybity z rytmu, a może to też jest takie działanie, to też są takie sposoby. Proszę państwa, nie miejcie złudzeń, w Cialdini to znajdziecie, to jest też sposób. Proszę państwa, już tylko dokończę. My tutaj zostaniemy. My. Powtarzam to. I tylko na koniec to powiem. Byłem wielokrotnie w Holandii. Nigdzie, proszę państwa, nie miejcie złudzeń. Dziękuję bardzo. Nie stoją wiatraki 500 metrów. Dziękuję. Szczerze. Czy to był koniec swojego wystąpienia? Wspólnego? Krzysztof Fakta, dziękuję. Wrócę to, moi państwo, jako przedstawiciel Hołoty Wątku Podstawowego. Teraz chciałbym z kolei pokazać pracowanie pana Ojmańskiego, abyśmy zrozumieli, co może się przytrafić wtedy, kiedy będziemy jakiś z tymi wiatrakami generalnie mieli kłopot. Moi państwo, to jest wentylator. Każdy może kupić go w sklepie. To powie, jaka jest główna różnica między wentylatorem a takim dużym wiatrakiem. Na przykład 198 metrów. Obroty. Dobrze, co jeszcze? Dobrze. Wystarczy. Macie wszyscy rację, ale zapomnieliście o najważniejszą. Otóż najważniejszą kwestią jest to, że turbiny wiatrowe nie podlegają ani kontroli, jeżeli chodzi o dozór techniczny, ani nie podlegają nadzorowi budowlanemu. No poza maszyną i fundamentem, podłączeniem tam potem do elektryki. Słuchajcie, głupi wiatrak, wentylator, który kupicie w sklepie,
żeby go wprowadzić do produkcji, to jest poważny kłopot. Jest polska norma, branżowa norma, produkty, które tego nie spełniają, to jest europejskie, to jest doszło. Nie mają szansy, żeby zostały dopuszczone do obrotu. Wiatraki wytwarzające prąd, owszem, tak. Dlatego na teren Polski zjeżdża całe złoto. Z Niemiec nie tylko, bo u nas w Polsce, moi Państwo, wolno zamontować wszystko w świetle prawa, w myśl przepisów, które obowiązują. Nikt nie jest w stanie mieć coś naprzeciw. Jeżeli pani właścicielka domniemanego wiatraka między Żuławkami a Niedźwiedzicą zechce nam postawić maszynę, która ma lat X, to może. Miejcie to na uwadze. Idźmy dalej. Przyjrzyjmy się, co może się z wiatrakiem zdarzyć, żebyśmy mieli świadomość. 500 metrów od domu. Na przykład. Przypadek 1 na milion. Tylko niech ten ludzie. A jak twoje dziecko będzie się 500 metrów od tego jednego na milion wiatraka bawić? Bardzo, bardzo proszę, bez komentarza. Popatrzeć. Słuchajcie, nikt nie jest przygotowany na tego typu awarię. Oczywiście możemy sobie założyć, że każde urządzenia się psują. No nie tylko wiatraki. No tylko dlaczego? To ma się psuć nasz koszt. Żeby inwestor i ten, na którego ziemi to się stawia, mogli zarobić swoje pieniądze, no słuchajcie, dlaczego? Bo na ile to może być groźne, świadczą wyliczenia w Instytucie Fizyki, które były przeprowadzone. Podkreślam, niezależne. Wiatrakowcy powiedzą nam, że pierwsze, jeden na trylion to się zdarza, a po drugie spadnie 50 metrów bliżej. Słuchajcie, przy tej wysokości wiatraka, w przypadku uszkodzenia, podłogi mu leci do 1,5 kilometra. Czyli, jeżeli wiatrak od Żuławek ma stanąć 500 metrów, tam? No. Tak, 570, nie wiem. Tak, czyli 2,5 kilometra. 500 metrów. Słuchajcie, wiatraki, które są... Słuchajcie, pożar, który widzieliście. W przypadku pożaru zasięg może sięgać 2 kilometrów. Trzeci element, o którym nie wolno zapominać. Wiecie, żyjemy tutaj nad morzem. Oblodzenie zdarza się często. Jeżeli oblodzeniu ulegną śmigi wiatraka, to to latuje do kilometra. Nikt nie mówi, że raz w mili. Słuchajcie. Ja tylko dopowiem, Piotrze. Końcówka śmigła, proszę Państwa, porusza się z prędkością, uwaga, 320 km na godzinę. Końcówka śmigła. A on się obraca tak. O tak się obraca, prawda? No to przecież to... O tak, o. Ta końcówka pędzi z prędkością 320 km na godzinę. To jest, żebyście uwierzyli, że to potrafi miotać na odległość do 1,5 kilometra. Spójrzmy na jeszcze jeden aspekt, niezwykle ciekawy wizualnie. Żyć nie umierać. Dyskoteka. Słuchajcie, to tak cały czas, jeśli się ludzie modlą, żeby w końcu słońce zaszło. Oczywiście, proszę o przyspieszenie.
Film nie przyspieszy, ale się staruje już. Słuchajcie, można oczywiście sobie wyobrazić to na cholerę siedzieć na zewnątrz. Tylko wejdźcie do środka. Jeżeli wejdziemy do środka. Chcecie mieszkać w takim domu? Słuchajcie, przed tym zjawiskiem fachowcy mówią, że akurat jest osłona. Osłona bardzo skuteczna. Otóż, słuchajcie, ja wcale nie żartuję. Zaleca się zamurowanie okien. To nie jest żart. Żyć nie umierać. Żyć nie umierać. A słońce ma to do siebie, że wędruje. W związku z tym, co już w jakimś pomieszczeniu taki ruch światła będziemy mieli. W miarę wolne będą pomieszczenia od północy. No jeżeli ktoś ma od południa, no to słuchajcie, stoi na przybranej pozycji. Ostatni jeszcze raz z tej serii. Co się dzieje z różnymi... To był orzeł. Raz na minę. No, no. To był orzeł, proszę Państwa. Jeszcze żyje. A jaka różnica? A jaka różnica? A nie to pełne? On już nie żyje. Przypominam, że przypominam moi Państwo, że na terenie naszej gminy żyją orły mieliki. Teraz tak, wszystkim mieszkańcom chciałbym przedstawić interesujący wątek finansowy tej całej operacji. Wiemy już, kto zarabia. Zobaczymy, kto traci. Jesteśmy tutaj w okresie pewnego wzrostu, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości jako taki. Jest to tendencja, która się nasilała. Tu trafiają ludzie, którzy szukają zdrowia ciszy przyrody.